Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest przed siłowni Platinum Fitness i jest ze mną Mateusz Kowalik, czyli Kowal Trener. I zanim powiemy Wam, jakie wyzwanie mi Mateusz postawił, to powiedz kilka słów o sobie. Jestem Mateusz, trenuję na siłowni Fitness Platinum w Krakowie, ale ja pokoju 16, zapraszam. No i co, zgłosił się do mnie Tomek jakiś tydzień temu. Pogadaliśmy trochę, poznaliśmy się, zobaczyłem, że vloguje, jest motywatorem wielu ludzi, więc stwierdziłem, że rzucę mu wyzwanie. Mam dla niego 4 ćwiczenia, które chciałbym, żeby rozwinął siłowo, żeby nabrał troszkę siły. Dałem mu czas do końca roku, Tomek się zgodził, stąd ten wywiad teraz. No i co, mamy 4 ćwiczenia, martwy ciąg, 110 kg, czyli 1,5 razy masa Tomka. Hip thrust 5 razy 110 kg, przysiad na raz, też masą Tomka 72,5 kg i wyciskanie leżąc 72,5 kg też na jeden raz. Myślę, że się uda, bo Tomek jest zmotywowany i będzie spoko. Wow, no normalnie w życiu nie pomyślałbym, żeby takie wyzwanie podjąć, ale jako, że też rzucam inne wyzwania i jakby o tym też mówię, postanowiłem się podjąć i postanowiłem Wam przedstawić Mateusza i pokazać jakby publicznie, że się tego wyzwania podejmuje, bo często na blogu mówię o tym, że trzeba sobie cele ustalać i to chyba tak samo i na siłowni, i w biznesie, w życiu, ale też warto te cele upubliczniać, bo jeżeli sobie coś postanowimy, to wtedy jak pokażemy innym, że chcemy to zrobić, to teraz nie ma już wyjścia i muszę zostać rozliczony. I każdemu, kto chce sobie coś ustalić, nieważne czy cel biznesowy, czy jakiś sportowy, podzielcie się swoimi celami i szukajcie wiedzy i pomocy wśród lepszych od siebie. Chyba to jest podstawa w odniesieniu sukcesu na siłowni też? Tak, dokładnie. No, lepiej się po prostu podejść, zapytać, jak coś zrobić, niż samemu gdzieś tam dobrą historię szukać, bo czasami odpowiedź jest po prostu blisko i wystarczy podejść, dowiedzieć się, ktoś wytłumaczy szybko i jest od razu wiadomo, o co chodzi, niż gdzieś tam szukać w internecie tych informacji, bo często też są jakieś takie mylne. Można się jakby dużo złych informacji dowiedzieć i iść jakby w złą stronę, zamiast po prostu podejść, ktoś zobaczy, oceni i dać najkrótszą drogę po prostu do osiągnięcia tego, co chcesz osiągnąć. Jasne, ja to tylko potwierdzam, że warto się od kogoś uczyć. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszamy do Platinum Fitness, do Mateusza, linki gdzieś tam wrzucę pod filmem, jeżeli byście chcieli sobie skorzystać z jego pomocy. No i do zobaczenia na przełomie roku. Mateusz na pewno mnie rozliczy i zobaczymy, jakie będą efekty. Dzięki. Dzięki, na razie.